Afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego to matka afer polskiej transformacji ustrojowej lat 80. i początku lat 90. ubiegłego wieku. W pełni zorganizowana i przeprowadzona przez komunistyczną bezpiekę, głównie wywiad wojskowy, a następnie nadzorowana i zabezpieczana przez nowo powstałe służby, jakim były Wojskowe Służby Informacyjne. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego został powołany teoretycznie w celu wykupu polskiego długu na rynku wtórnym. Operacja miała polegać na tym, że przedsiębiorstwa państwowe, które uzyskują przychody w dewizach z eksportu, część tych przychodów przelewają na FOS. Następnie kierownictwo FOS-u poprzez podstawione firmy na zachodzie wykupują polski dług na rynku wtórnym. Otóż sytuacja była taka, że ponieważ PRL był de facto niewypłacalny, więc dolar polskiego długu można było kupić na rynku wtórnym powiedzmy za 20 do 30 centów. Czyli jeżeli, teoretycznie mówię, jeżeli państwo ówczesne wykupiłoby dług polski, no to zarobiłoby na tym mniej więcej 2/3, tak? Jeżeli tam około 20 miliardów byliśmy winni, no to mogliśmy ten dług wykupić, czyli de facto go spłacić za 1/3 mniej więcej tej sumy. Z tym, że należy odróżnić teorię od praktyki. Według aktu oskarżenia Skarb Państwa stracił łącznie z powodu afery FOS 334 miliony nowych złotych. W rzeczywistości sumy te były jeszcze większe, bo FOS był tylko jednym z elementów rabunku zasobów Polski na wielką skalę. To wielomilionowe, idące w setki milionów proceder wyprowadzania poza struktury państwa polskiego, poza granice środków finansowych, których potem te służby w różnoraki sposób poprzez podstawione, założone spółki oraz biznesy korzystały i prawdopodobnie w jakiś sposób korzystają do dnia dzisiejszego. W praktyce FOS oczywiście nie służył wykupywaniu żadnego długu zagranicznego, jeśli wykupiono to drobną sumę, natomiast przede wszystkim posłużył do finansowania nomenklaturowego kapitalizmu, przy czym ogromne ilości pieniędzy roztrwoniono, dlatego że przekazywano te pieniądze rozmaitym podejrzanym spółkom powiązanym z wywiadem wojskowym, zarządem drugim Sztabu Generalnego, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań. Ponadto FOS udzielał pożyczek. W tym pożyczek bezzwrotnych osobom związanym ze establishmentem i służbami komunistycznymi. Także pieniądze z tych odpisów zostały zdefraudowane. Ocenia się, że w ten sposób Polska straciła około 10 miliardów dolarów ówczesnych, to znaczy w roku 89, a to nie jest ten sam dolar co teraz. Na trop afery FOS wpadł w 1990 roku Michał Falcman, który będąc wówczas pracownikiem Urzędu Skarbowego przeprowadzał kontrolę w spółce Universal. Swoje ustalenia i spostrzeżenia zawarł w artykule opublikowanym we wrześniu 1990 roku w Głosie Wolnego Robotnika. Tekst ten uruchomił kontrolę NIK w styczniu 1991 roku. Powstał specjalny zespół, do którego 3 miesiące po jego powstaniu dołączył Michał Falcman. W izbie został od razu mianowany głównym specjalistą. Zaprzyjaźniony kolega z mężem, prawnik, powiadomił go o fikcyjnych operacjach. I powiedział, że jakieś maszyny miały przyjść. W ogóle coś bardzo podejrzanego, płaci za to jakiś fundusz, nie wiadomo co to jest. I mąż poszedł tym tropem, pracował wtedy w izbie skarbowej, sporządził notkę taką dla szefostwa izby skarbowej, ale oni ogłosili désintéressement, powiedzieli, że to nie jest w ich kompetencjach, to jest za szeroka sprawa i w ogóle ich to nie obchodzi. Mąż zaczął jakieś takie badania prywatnie, współdziałał z różnymi ludźmi i wtedy o tym się dowiedział
niejaki pan Lawinak, powołany do NIK-u specjalnie, żeby utworzyć taki zespół do zbadania sprawy FOZ-u. Wszystkie osoby, które próbowały w latach 90., początku lat 90. wyjaśnić tę aferę, a przede wszystkim odzyskać z racji pełnienia swoich funkcji te środki finansowe w wielkich rozmiarach, które zostały wyprowadzone poza kraj, były narażone nie tylko na obserwacje ze strony komunistycznej służby bezpieczeństwa wojskowej czy też cywilnej, które w ramach tej transformacji przeszły do nowej rzeczywistości III RP, ale także związały się z zagrożeniem życia. 15 lipca 1991 roku zwrócił się do NBP o ujawnienie informacji o obrotach pieniężnych na rachunkach FOZ. Tego samego dnia jego bezpośredni przełożony Anatol Lawina poinformował o odsunięciu go od prac zespołu. Po powrocie do domu Falcman poczuł się źle i został odwieziony do szpitala. Pobiegłam tam, dowiedziałam się, że stan jest ciężki, ale stabilny, coś w tym rodzaju. Następnego dnia poszłam i rozmawiałam z mężem, który siedział na łóżku i żądał, żeby mu przynieść książki, kalendarz, coś tam. Czyli ta rozmowa wyglądała zupełnie tak normalnie. Wydawało się, że jest wszystko w porządku. Falcman umiera w momencie, gdy wydawało się, że wychodzi z ciężkiego zawału serca. Byliśmy zszokowani i ordynator szpitala tu przy pogotowiu odwiódł mnie od sekcji. Powiedział, że zapewniam panią, że to był zawał, nie ma sensu robić sekcji. Ja dopiero potem sobie uświadomiłam, że na ogół to jest inaczej, to znaczy rodzina nie chce sekcji, a medycy naciskają, bo chcą mieć klarowność sytuacji, ale żeby ordynator odwoził od sekcji, to dziwne było, na pewno nieprofesjonalne. Anatol Lawina w czasach PRL-u był działaczem opozycyjnym. W 1989 roku został zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli. Zajmował stanowisko dyrektora Zespołu Analiz Systemowych. Został zwolniony z NIK przez ówczesnego prezesa Izby, profesora Lecha Kaczyńskiego. Powodem takiej decyzji były fatalne wyniki departamentu, którym kierował Lawina, i praktycznie brak wykonywania działań kontrolnych. W czasie procesu FOZ podawał w mediach odmienne wersje przebiegu afery i jej uczestników. Sprawiał wrażenie osoby ciężko przestraszonej. W 2006 roku, gdy ważyły się losy ostatecznego wyroku w sprawie afery FOZ, Anatol Lawina został ciężko pobity przez nieznanych sprawców. Zmarł kilka miesięcy później. Mąż był człowiekiem bardzo energicznym i takim skutecznym w działaniu. A pan Lawina wręcz przeciwnie. Czy to była zła wola, tego nie wiem. Mąż wypowiadał się w różnych brzydkich słowach na jego temat, natomiast mi się wydaje, że był trochę oportunistą i bał się po prostu. Ja też byłam złego zdania na jego temat do chwili, kiedy się dowiedziałam, że zginął w ten sposób, że został okrutnie pobity na ulicy i po pół roku zmarł. Nie wiadomo przez kogo, więc może wiedział, kogo się boi. Ja tego nie wiem. Dwa razy do mnie tu, do tego mieszkania przyszedł pan Lawina. Raz jeszcze za życia męża poskarżyć się, że nie daje sobie rady. Więc ja powiedziałam, panie szanowny, to wyrzuć go pan z roboty. Co mi pan w głowę zawraca? Mam obiad, a pan mi mówi, że co to jest, uczeń? W każdym razie ta współpraca układała się bardzo ciężko, była ta współpraca, bo on starał się hamować jak gdyby męża, albo może naciski były na niego. Potem przyszedł już po śmierci męża, w nocy, potwornie przerażony, a to była taka dziwna sytuacja, bo nam ktoś obciął wtyczkę od telewizora, pewnie dzieci sąsiadów, tu łatwo się dostać do tego mieszkania było. I on przyszedł w nocy z jakąś wtyczką, pytając, czy to jest ta wtyczka, bo jemu ktoś tą wtyczkę podłożył, czy przysłał w kopercie. Więc wyrzuciłam go, ale trząsł się ze strachu.
Pierwszy akt oskarżenia trafił do sądu w lutym 1993 roku, jednak sąd uznał, że zawiera istotne błędy i odesłał go do uzupełnienia. Prokuratorzy potrzebowali na to 5 lat. Ostatecznie trafił do sądu w styczniu 1998 roku. Ten proces nie dotyczył chyba nawet 1/10 środków, którymi obracał FOS. No ale sędzia Kryże jakoś doprowadził do skazania przynajmniej płótek w tej aferze. Nigdy nie skazano osób odpowiedzialnych za nadzór nad FOS-em, czyli zastępcy ministra Balcerowicza i ministra Balcerowicza, Grzegorza Wojtowicza, Dariusza Rosatiego. To są ludzie, którzy mieli nadzorować FOS. Po latach okazało się, że FOS to była w rzeczywistości operacja służb specjalnych PRL. Dyrektor generalny FOS Grzegorz Rzemek, jak ujawniono w raporcie z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych, był współpracownikiem wywiadu TWDIK. Stanął na czele FOS po konsultacjach przeprowadzonych przez wywiad wojskowy i cywilny. Grzegorz Rzemek, człowiek wyznaczony przez wojskowe służby, przez zarząd II Sztabu Generalnego do interesów w Banku Handlowym w Luksemburgu, prowadził te interesy. Miał za współpracowników kilku inżynierów finansowych, jak to Niemcy nazywają, my mówimy o nich maklerów. Sam niewiele chyba z tego miał, natomiast załatwiał różnym wielkie sumy. Jak opowiadał mi Józef Tkaczyk, jeden z tych inżynierów finansowych, wydawał dyspozycję przelewu 50 milionów euro, pisząc na serwetkach w restauracji. Tak chyba zresztą wydał dyspozycję dotyczącą Komornickiego i Ireny Ebbinghaus, decyzję o przekazaniu kilkudziesięciu samochodów Opel. Nielegalne przepływy FOS-u zostały opisane w raporcie z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych, który został opublikowany w 2007 roku. Opisano w nim też genezę powstania Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. W skład Rady Nadzorczej FOS wchodzili Janusz Sawicki, kontakt operacyjny Departamentu Pierwszego, czyli wywiadu, pseudonim Kmityn. On był przewodniczącym Rady Nadzorczej do 31 grudnia 1990 roku, czyli również w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Jednocześnie w tym samym czasie był prezesem Rady Nadzorczej Banku Handlowego. Grzegorz Wójtowicz, kontakt operacyjny Kamel albo Kamelo, dyrektor Departamentu Zagranicznego Narodowego Banku Polskiego. Jan Boniu, kontakt służbowy Departamentu V o pseudonimie Bon, to jest wywiad gospodarczy. Dariusz Rosati, kontakt operacyjny Bujer, który później zrobił karierę jako minister finansów. Zdzisław Sadowski, zarejestrowany jako TW Robert, który był wicepremierem w rządzie Messnera. Jan Wołoszyn, kontakt operacyjny Departamentu I, pseudonim Okal, był prezes Narodowego Banku Polskiego, a wtedy doradca prezesa NBP i wiceprezes Banku Handlowego. Sławomir Marczuk, który w latach 86-89 był członkiem zarządu Big Banku SA. Od maja 89 roku był sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, czyli również w późniejszym czasie za rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wiele wskazuje na to, że zarówno system bankowy polski, też w ogóle to, co się działo w gospodarce, powstawanie partii politycznych, także mediów, bo nie zapomnijmy, przecież do dnia dzisiejszego istnieją media, które pieniądze swoje zawdzięczają aferze FOS-u. To wszystko świadczyło właśnie o tym, że nad naszym krajem niestety w dalszym ciągu panują służby specjalne i to nie są służby specjalne własnego, suwerennego, niepodległego państwa. Zajął się tym młody inspektor Michał Falcman. Nikt nie przypuszczał, że on tak metodycznie się tym zajmie, że będzie sprawdzał drogi pieniędzy, faktury. No i wnioski, do których doszedł, były przerażające.
Oni się sami nazywali kamieniarzami. No, byliśmy zaprzyjaźnieni. Wolf, Koźbiał i Mizikowski. Trzech takich było. Ananasów. Mąż się zdecydował im tam ujawnić różne szczegóły i to potraktowano jako naruszenie jakiejś tam tajemnicy państwowej. Widać było, że cierpi. Jak żeśmy go zawieźli na to pogotowie, to już go wzięli na nosze i na wózek specjalny. Ja pamiętam na tym oddziale kardiochirurgicznym. Prosiłem lekarza, że to nie jest normalny pacjent, tylko że może mu coś grozić.